Siemaneczko, witam Was z powrotem na moim kanale w nowym filmie. Dzięki za spory odzew pod ostatnim filmem. Dostałem parę fajnych wiadomości, co mógłbym naprawić. Jednym z przykładów tego, co mogę Wam pokazać, jest iPhone X. No i akurat mi się trafił dziwnym trafem, lub nie dziwnym trafem, leżąc od 2 tygodni u mnie już telefon iPhone XS z brakiem dotyku. No i postanowiłem pokazać Wam, jak będzie wyglądać diagnoza i naprawa takiego problemu. W tej chwili telefon odpala, ale niestety mamy zero reakcji na cokolwiek, co chcemy zrobić. Jest totalnie nie do użytku, nie do wyciągnięcia danych, bo pomimo tego, że wypniemy mu kabel USB, nic to totalnie nie da, bo musimy zaakceptować połączenie z komputerem. Cóż można zrobić? Rozbierzemy, sprawdzimy. Co tutaj się zadziało? Mam też tutaj delikatny opis klienta przy naprawie. Przeczytam Wam go. Urządzenie nie wygrywa dotyku. W celach weryfikacyjnych był podłączony nowy ekran, który również nie wskazuje na wadę ekranu. Czyli ekran został wymieniony i powiedzmy, że możemy sobie wykluczyć i nie podpinać nowego ekranu. Urządzenie według opisu klienta zaliczyło upadek kilka tygodni wcześniej, z czasem przestał przewodzić dotyk. Cóż, wygląda to na standardową usterkę, czyli na rozpołowienie, na uszkodzenie połączeń między kanapkami i skończy się na rozlutowaniu płyty głównej i zobaczymy, co tam jest. Zobaczymy, czy to są tylko i wyłącznie połączenia, czyli tylko i wyłącznie kulki, czy jakieś pola nam odfrunęły i po prostu trzeba będzie je zregenerować. Wszystko się okaże po otworzeniu telefonu, także co, zaczynamy i działamy. Ok, zatem zabieramy się za rozbieranie telefonu. iPhone X, XS. I reszta całkiem fajnie się rozbierają. Nie powinno być z tym większego problemu. Szczególnie, że był podmieniany ekran. To raczej bez żadnych udziwnień powinien nam się rozejść. Sztukę otwierania mam opanowaną i mogę śmiało ją pokazać. Odpowiedni śrubokręt i lecimy z poszczególnymi śrubami. Niestety musimy wszystko wyjąć. Musimy mieć dostęp do całej płyty głównej. Bach, bach, bach. I pozbyliśmy się blachy. Ups, opadło. Pamiętamy, odpinamy baterię. Potem wyświetlacz, no bo wyświetlacz sam mi się już wypiął. No słuchajcie, w sumie to pokuszę się, bo trochę z daleko mi odszedł. Odeszła mi ta taśma w dotyku, ale przecież był wymieniany ekran. A i dla pewności. Podepnę, sprawdzę. Tak, żeby nie robić niepotrzebnie telefonu. Czasami się zdarza, że po prostu taśma się odepnie. No i może być sytuacja, że po prostu ten dotyk nie będzie działał, bo nie ma kontaktu gniazdo z wyświetlaczem, płyta główna z wyświetlaczem. No to powiedzmy, że są ciężko, żeby taka sytuacja też się do końca zdarzyła, bo no jest ta blacha, która zabezpiecza tą taśmę przed wysunięciem się, ale dobra, nic tu się nie zmieniło. Lepiej sprawdzić, niż robić po prostu to samo i niepotrzebną pracę. Wykonywać szczególnie, że rozlód płyty nie należy do najłatwiejszych i najszybszych czynności, że nie ma sensu sobie niepotrzebnie robić roboty. No i co, lecimy z kolejnymi taśmami, bateria odpięta, no i odpinamy wszystko po kolei. Pozbywamy się jeszcze tych bocznych taśm. Ok, tu jest wszystko i powinna nam bez problemu wyjść. Tak wygląda. I co w tej sytuacji? Mamy płytę, która składa się z dwóch warstw, górnej i dolnej. No i ze względu na to, że są lutowane ze sobą cyną, która ma niższą temperaturę topnienia, dokładnie 140 stopni Celsjusza, ta cyna jest dosyć krucha. Każde jakieś uderzenie, upadek, strzał, nie strzał, zależy jak telefon lata, powoduje, że te połączenia po prostu
No są uszkodzone. No i teraz kwestia tego, czy będą same kulki uszkodzone, czyli na przykład pękła nam cyna i wystarczy samo przekulowanie, wyjdzie w praniu to, po rozpołowieniu płyty, wyczyszczeniu, zobaczymy jak wielu pól będzie nam brakowało. Jeśli nie będzie żadnego brakowało, to po prostu kulkujemy. Jeśli będzie któryś brakowało, sprawdzimy sobie ze schematem ZXW, których konkretnie, czy są potrzebne i ewentualnie kwestia ich regeneracji. Płyta nie wygląda super jakoś krzywo, powiem szczerze, że nie jest źle. Także raczej obędzie się bez jakichś dramatycznych i tragicznych scenariuszy, jak na przykład wymiana całej dolnej połówki, bo taka sytuacja też może mieć miejsce, kiedy płyta jest bardzo, bardzo wygięta i niestety regeneracja w takiej sytuacji jest po prostu niemożliwa. No to co, wrzucamy na podgrzewacz i zobaczymy, co będzie dalej. Do rozlutu standardowo użyjemy podgrzewacza. Tu akurat mamy podstawkę do 7, 8, także nie dla nas. Tu jest odpowiednia. Daj pana X. XS. Płyta wchodzi nam w wyżłobienia. Zabezpieczamy ją. Na co warto zwrócić uwagę? W X-ach, XS-ach mamy po pierwsze tą folię, która jest pomiędzy slotem SIM a płytą i jest ona tutaj połączona. Warto ją sobie rozciąć, żeby potem nie mieć niespodzianki przy rozlucie, że trzyma nam ta folia. I dokładnie podobna sytuacja jest tutaj w tym miejscu. Między połówkami też jest folia, warto ją sobie delikatnie naciąć, bo po prostu będzie nam w momencie wylutu trzymać płytę i będzie ciężko po prostu rozpołowić ją. Kolejnym takim tipem, jak złapać tą płytę, no bo trzeba w jakiś sposób wsadzić pensetę pomiędzy warstwy i po prostu podnieść górną część. Warto sobie w jedną z tych tulejek włożyć śrubkę. Czyli bierzemy śrubkę, jedną z tych, które odkręciliśmy i wkręcamy sobie ją na przykład w tą tuleję. Delikatnie. I co nam to da? Da nam to, że w momencie, w którym będziemy wylutowywać płytę, mamy teraz za co złapać. Czyli złapiemy za śrubkę i podniesiemy płytę do góry. Ułatwia to życie i po prostu wszystko staje się prostsze. Tak jak mówiłem, cyna jest niskotopliwa, 140 stopni, na podgrzewaczu ustawiam 175 i cóż, czekam cierpliwie. Ta temperatura w zupełności wystarcza, żeby połówki się rozeszły bez używania dodatkowej temperatury w postaci narzędzia, jakim jest hot air. Czyli co, czekamy cierpliwie 2-3 minuty, aż płyta osiągnie zadaną temperaturę i będziemy rwać kanapkę. Jest to też czas, w którym możemy na spokojnie zrobić sobie kawkę albo herbatkę, bo na pewno tego nie przyspieszymy, a siedzieć bezczynnie i się patrzeć też nie ma żadnego sensu. Jest jeszcze jedna rzecz, którą można zrobić w czasie czekania na rozlot płyty. Jeśli nadal nie zalajkowaliście ani nie zasubskrybowaliście mojego kanału, macie teraz okazję, żeby to zrobić. Ok, osiągnięta magiczna temperatura 175 stopni Celsjusza. Powinno nam tu wszystko pływać. Łatwo się o tym przekonać. Próbując delikatnie dotknąć płytę, powinna nam delikatnie pływać. Myślę, że tak jest, także próbujemy i rwiemy ją. Łapiemy za śrubkę i delikatny ruch do góry. Bach. Tyle. I tak naprawdę cała filozofia w rozlucie płyty w iPhone XS i innych kanapkach. Odpalimy podgląd z mikroskopu. Póki płyta ciepła, od razu zaczniemy czyścić pola lutownicze. Dolna połówka powinna być ok, także po prostu ją wyczyścimy, odłożymy na bok. Zajmiemy się potem górną połówką, bo to tam zwykle jest problem. Ok, mamy luk z mikroskopu. Tak to wygląda. Lutownica w dłoń. Plecionka. I lecimy powolutku z czyszczeniem.
zdecydowanie czuć, że dużo prościej taką cynę się zbiera ze względu na jej niską temperaturę topnienia. I tak naprawdę ściąganie tej starej cyny jest bardzo, bardzo proste. Pamiętamy o odcinaniu nadmiaru plecionki. Jak zbierze nam odpowiednią ilość cyny, odcinamy ją i pracujemy ze świeżą. Możemy też trafić przy czyszczeniu na takie delikatne, cieniutkie, miedziane podkładeczki. To są dystanse, które są zakładane. O, nawet tutaj to widać, ten dystans. Pokażę wam go z bliska. O, to jest ten wariacik. I to nie jest pole, które nam odpadło, tylko to jest dystans, który jest montowany na płycie w fabryce, który ma za zadanie nie dopuścić do tego, aby zbyt mocno połówki się ze sobą zeszły na etapie produkcji i żeby kulki się po prostu ze sobą nie złączyły. No, mielibyśmy wtedy katastrofę. No, płyta by po prostu nie działała, albo pewne funkcje by nie działały. Zależy od tego, co konkretnie się tam zadziało. Także na etapie produkcji te dystanse są montowane. Potem, jak już lutujemy, te dystanse ściągamy i nie są one do niczego potrzebne, bo jeśli robimy to w kontrolowanych warunkach i po prostu ostrożnie, nie ma szans, żeby ta płyta źle nam siadła. Oczywiście zdarzają się różne sytuacje, ale tak jak ze wszystkim. Jak widzicie, krótka chwila i płyta, tak naprawdę dolna część płyty jest wyczyszczona ze starej cyny. Przetrzemy teraz izopropanolem i zabieramy się za górną połówkę. Możecie zwrócić też uwagę, że niektóre z tych pól są bardzo jasne, a niektóre są ciemniejsze. No, tutaj mamy po prostu zaśniedziałą cynę, zaśniedziałe pola. Do takich pól też przyklei się potem cyna, jak będziemy kulkować płytę na nowo. Warto też czasami przelecieć świeżym topnikiem i jeszcze raz świeżą plecionką po takich polach, ewentualnie zacynować je i znowu przeczyścić. Wtedy będziemy mieli pewność, że wszystko będzie wyglądać tak jak tutaj i połączenia będą poprawne. Trochę topnika, plecionka i jeszcze raz przeczyścimy. Przecieramy. No i już wygląda to lepiej. Ale tak jak mówię, więcej cyny i jeszcze raz przeczyścić i będziemy mieli ideał. Ok, to zostawiamy, bo nie ma co za bardzo nad tym się tutaj więcej, nie ma co się więcej nad tym zajmować. Zajmujemy się górą płyty. Tu jest nasz główny winowajca, czyli górna połówka, a mianowicie połączenia, te, które widzimy tutaj. No i cóż, powinniśmy zwrócić uwagę, czy już nam na tym etapie jakieś pole nie odpadło. Także można sobie powolutku zweryfikować. Tutaj widzę, że nie przyklejona była kulka jedna, ale lecimy dalej. Tu jest ok, tu jest ok. Nie wygląda to źle. Tu jest ok. No nie ma jakichś oznak wyrwanych kilku pól lutowniczych. Wyczyścimy teraz plecionką i zobaczymy, jak to będzie wyglądać po zebraniu nadmiaru starej cyny. Dla też poprawienia sobie komfortu pracy warto z procesora ściągnąć nadmiar pasty i przetrzeć wszystko ściereczką,
Żeby przypadkiem potem pasta nam się nie rozpanoszyła po całej płycie górnej. Piękny procesor A12. Sytuacja analogiczna co do dolnej połówki, czyli też plecionka. Syna i lecimy. Warto dodać trochę topnika. Tutaj nie używamy podgrzewacza. Tu temat, płyta jest bardzo cienka, także bez podgrzewacza, bez problemu te pola ogarniemy. Wytnę cię. Halo! Nie wytnę tego! Nie wytnę! Nie wytnę! Zostaniesz tutaj. Na zawsze. W internecie nic nie ginie. I lecimy z czyszczeniem. Staramy się uważać, aby zbyt dużą ilością roztapiżonej, tutaj tak nam mówię, roztapiżona, nie wiem co to za słowo w ogóle, plecionki, nie zebrać przypadkiem jakichś małych SMD-ków, które są naokoło. Jak widzicie, cały proces jest dosyć prosty. Jeśli mamy dobrą plecionkę, dobry grot, dobrze nagrzaną lutownicę, całość przebiega naprawdę bezproblemowo i jest po prostu przyjemna. Nie musimy z tym walczyć, nie męczymy się. Pozwalamy tutaj na swobodną pracę plecionki. Wystarczy, że delikatnie przesuwamy grot na plecionce i po prostu sobie lecimy. OK, wygląda, że to wszystko. Przetrzemy to izopropanolem i zobaczymy, jak będzie to wyglądać. Świereczka, izopropanol i czyścimy. OK, zerknijmy sobie, jak to wygląda. No powiem wam szczerze, że ja tutaj żadnego uszkodzenia nie widzę. Wszystko wygląda książkowo. I każde pole jest na swoje miejscu. Co to dla nas oznacza? Oznacza to dla nas, że wystarczy taką płytę zakulkować i w teorii powinno to wszystko ruszyć. A czy tak będzie, to praktyka tak naprawdę pokaże. I wyjdzie po prostu to w praniu. Jeszcze szybki luk. Nie, nic tu się nie zmieni. OK, jeśli tak, to co nam pozostaje? Pozostaje nam zakulkować taką płytę i do tego używamy specjalnych sheet. Ja używam sheet Quanli. Są to bardzo fajne sheeta, które naprawdę w sposób szybki i bezproblemowy pozwalają nam zakulkować te dwie połówki ze sobą. Składają się z dwóch części łączonych magnesem. Jest to magnetyczne, także przyłapuje nam dosyć mocno. I jak to działa? Wkładamy tutaj dolną połówkę, nakładamy sheetem. Sheeta są dwa, tutaj akurat to jest X i XS. XS Max ma dwa różne rozstawy, także używamy odpowiedniego sheeta do odpowiedniego telefonu. Sheeto i nakładamy górną połówkę, która przytrzymuje nam to sheeto, wtedy przy grzaniu
Nie ma możliwości o żadnych odkształceniach. Sito trzyma się w miejscu i kulki znajdują się tam, gdzie powinny, a nie wszędzie indziej. Są sytuacje, w których sito się wygnie, kulki nam wypływają. No i niestety robota na marne, trzeba robić to jeszcze raz. Chcemy tego uniknąć, także sita tego Quanliego są bardzo fajne. Jednakże zauważyłem, że samo w sobie sito w X-ach, czyli w jednych z tych pierwszych sit, które były przeze mnie kupowane, są faktycznie no, z grubszej blachy, a już na przykład mam teraz sito do 12, teoretycznie z tej samej firmy, takie samo ułożenie, to wszystko jest dokładnie to samo, ale to sito jest dużo, dużo cieńsze i po prostu potrafi się pomimo przytrzymania przez tą drugą warstwę, potrafi się po prostu wygiąć. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy po prostu to jest jakaś podróba tego Quanliego, czy po prostu zaczęli no, robić no, po prostu gorsze rzeczy. Nie mam żadnego pojęcia, nie mam porównania, więc nie będę się tutaj więcej wypowiadał. Czyli mamy dolną połówkę, też nam potrzebna jest dolna połówka, którą przygotowaliśmy sobie wcześniej. Wkładamy ją, pasuje w jedno miejsce i wsadzamy sito, tu akurat iPhone XS. Też wchodzi nam tylko w jednej pozycji i w takiej konfiguracji możemy śmiało nakładać pastę, oczywiście tą, która topi się przy 140 stopniach. Dodatkowym jeszcze zabezpieczeniem, żebym nie zapomniał, jest taki mały wichajster. Jego wsadzamy między czytnik SIM a sito. Mamy wtedy pewność, że nie wejdzie nam zbyt dużo pasty pomiędzy czytnik SIM a płytę, bo może być taka sytuacja, że przy zgrzewaniu połówek ta cyna, która nam wpłynie pomiędzy czytnik SIM, roztopi się, zrobi się z niej kulka z cyny i na przykład połączy nam jakieś układy, które są pod czytnikiem SIM, a uwierzcie mi, nie chcecie tego doświadczyć i nie chcecie się bawić z tym, żeby to potem naprawiać. Tak to wygląda pod mikroskopem. Sprawdzamy tylko, weryfikujemy, czy pokrywają nam się pola lutownicze z wyżłobieniami w sicie. Jeśli tak, to przystępujemy do kulkowania. Czyli pasta 140 stopni Relief. Akurat tej firmy. Dzisiaj używam pastę. Czekam na pastę tej, której używam, Wiley z AliExpress. Niestety jeszcze nie doszła, że muszę się pokusić o to, żeby pracować tą pastą. Jest ona troszeczkę gorsza, bo no po prostu jest dosyć wodnista. Ma dużo w sobie topnika, przez co po prostu bąbluje przy kulkowaniu. I trzeba troszeczkę bardziej uważać przy grzaniu, żeby nie powypływały nam te kulki. Poza tym jest całkiem dobra jakościowa. Zawsze staram się kulkować na raz, czyli żeby to zrobić raz i mieć spokój. Oczywiście nie zawsze się to uda, czasami trzeba poprawić. Ważne, żeby się upewnić, że kulki są równe. Bo jeśli nie są równe, ryzykujemy, że jakiś sygnał, jak akurat zwykle newralgiczny sygnał, nie ma połączenia i przez co nie działa nam jakaś funkcja telefonu. A bardzo często jest to na przykład dotyk. Często się zdarza, że przy złym zakulkowaniu na przykład robi nam się zwarcie, jeśli zbyt mocno gibniemy płytę podczas kulkowania i grzania potem. Także na wszystko trzeba zwrócić uwagę. Uzupełniamy jak najdokładniej. Potem nadmiar wycieramy ściereczką. Mamy przygotowane sito, mamy wypełnione je cyną. W tej chwili nakładamy górną połówkę i jak widzicie, wszystko mamy zasłonięte, sito jest przytrzymane i mamy dostęp tylko i wyłącznie do miejsca, gdzie kulki mają nam się pojawić. I miejmy nadzieję, że tak się stanie.
Grzejemy wpierw po całości. Delikatnie nagrzewamy całość sita. Żeby nie wywołać szoku termicznego dla blachy, żeby nam się nie wygięła. W pewnym momencie skupiamy się na jednym kawałku. Pozwalamy, aby kulki zaczęły się tworzyć. Kiedy to nastąpi, zależy od temperatury, jakiej używamy. Ja ją troszeczkę teraz zmniejszyłem. I używam ustawień 340 temperatura na flow 120. Flow tu jest duży potrzebny, ze względu na to, że całe sito ma dużą pojemność sierpną i naprawdę ciężko jest całość nagrzać. Znowu zbyt wysoka temperatura może spowodować, że sito, pomimo tego, że jest przytrzymane, może nam się giąć. Powoli, powoli, kawałek po kawałku pozwalamy, aby kulki nam się tutaj pojawiały. Mogą być sytuacje, że gdzieś kuleczka nam, widzimy, że nie bardzo nam wchodzi. Możemy sobie troszeczkę pomóc i na przykład puknąć ją pęsetką, żeby wskoczyła na miejsce. Ok, myślę, że na tym możemy zakończyć. Wygląda to wszystko całkiem. Należy chwileczkę odczekać przed zdjęciem górnej połówki tego sita, żeby nie ryzykować, że kulki się jeszcze nie stężały, żeby po prostu tego wszystkiego sobie nie rozwalić. Zdejmujemy sito. I weryfikujemy, czy wszystkie kuleczki są na miejscu, czy któraś nam nie została w sicie. Wygląda na to, że jest spoko. I co teraz robimy? Dokładnie tak samo jak z układami, które kulkujemy. Po wyjęciu z sita należy jeszcze raz przyłożyć temperaturę, zgrzać wszystko hotem i pozwolić tym kulkom się ułożyć na miejscu i przylutować. Wszystko wygląda obiecująco. Co nam pozostaje? Pozostaje nam wrzucić wszystko na podgrzewacz i po prostu je ze sobą zlutować. Czyli wrzucamy płytę na podgrzewacz,
Ważne, żeby podgrzewacz był w tej chwili wyłączony. Dlaczego? Jeśli go teraz włączymy, zanim wypozycjonujemy drugą płytę, czyli tą górną połówkę, może być tak, że kulki nam zaczną się już topić i po prostu sobie wszystko rozwalimy. Także na spokojnie, ustawiamy wszystko, dajemy trochę topnika na dolną połówkę, w niektórych miejscach, po troszeczku, nie ma potrzeby dużej ilości. I robimy dokładnie to samo, tylko z górną połówką. Czyli w niektóre miejsca dajemy po kapeczce topnika. Na pewno ułatwi to lutowanie. Tak przygotowane obydwie płyty nakładamy na siebie. Szybkie pozycjonowanie. Pozycjonujemy tak, aby po prostu nie wystawała nam płyta z ani jednej, ani z drugiej strony. Nie musi być to co do milimetra. Wiadomo, im dokładniej to zrobimy, tym większą pewność mamy, że będzie to wszystko potem działać. Aczkolwiek nie trzeba tutaj jakiejś super mega precyzji. Dla świętego spokoju zrobię to pod mikroskopem. W miarę, żebyśmy widzieli, że nam tu nigdzie nie odstaje. Tu jest spoko, tu jest spoko. Jest w porządku. I co? Znowu odstawiamy, odpalamy podgrzewacz 175 stopni i robimy sobie herbatę. Korzystając drugi raz z okazji, jeśli zapomnieliście albo jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie mój kanał, zalajkujcie ten film i skomentujcie. Fajnie czytać wasze komentarze. Wyciągam z tego wnioski i wiem, co robić w kolejnych filmach. Jeśli znowu macie jakieś pomysły, co mógłbym naprawiać, dawajcie znać, na pewno to rozpatrzę. Na pewno kolejny film nie będzie z naprawy iPhone'a, to mogę wam zaręczyć. I nawet mogę zrobić teraz malutki konkurs. Jeśli ktoś zgadnie, co wam pokażę do naprawy, wygra ode mnie fajną nagrodę. Czekam na wasze komentarze w tej sprawie i zobaczymy, kto będzie tym szczęśliwcem. Płyta ma już 160 stopni, przerzucimy się na widok z mikroskopu, bo przechodzimy powoli do momentu, w którym będziemy chcieli delikatnie tą płytę gibnąć. Damy jeszcze jej chwilkę. Widać, że płyta delikatnie zaczyna parować topnik, to znaczy, że topnik się aktywował, czyli temperatura jest około 160 stopni, czyli by nam się to wszystko zgadzało. No i co teraz? Teraz tak naprawdę newralgiczny moment. Jeśli nie czujecie się na siłach, żeby to zrobić, to lepiej tego nie ruszać, czyli poczekajcie, niech nabierze tych 170 stopni, dajcie tej płycie minutę, niech ona się tutaj ułoży i wyłączcie podgrzewacz, zostawcie to do stygnięcia. Jeśli chcecie taką mieć pewność, że jednak ta płyta dobrze wskoczy, można ją delikatnie gibnąć, tak? Ale to jest naprawdę delikatnie. Zbyt mocne uderzenie takiej płyty spowoduje, że po prostu prawdopodobnie złączą nam się niektóre kule i telefon albo się nie włączy, albo coś nie będzie działać. Miałem tak wielokrotnie i mam do dzisiaj. Zależy od tego, w jakim jestem nastroju przy uderzaniu tej płyty. Także delikatnie, żeby tylko zobaczyć moment, w którym ona się gibie, sprężynuje sobie. I to jest wystarczające, żeby mieć pewność, że ona już dobrze usiadła i możemy na spokojnie wyłączyć podgrzewacz i znowu zrobić sobie kawę albo herbatę, albo po prostu zająć się inną naprawą w międzyczasie, jak ta płyta sobie stygnie sama z siebie na podgrzewaczu. Nie ruszajmy jej, dajmy jej odpocząć, niech ta cyna zastygnie, niech to wszystko się zrobi tak, jak powinno się zrobić. Także wracamy za chwilę i zobaczymy, czy płyta w końcu zacznie działać, czy nie. Ok, płyta ostygła, możemy ją zdjąć. Delikatnie przeczyścić ściereczką z nadmiaru topnika. No i co? Pozostaje nam teraz sprawdzenie i włożenie tego do korpusu. Zobaczymy, czy te nasze usilne starania przyniosą jakikolwiek efekt. Z grubsza podpinam, nie będę się tutaj za bardzo z tym bawił. Bateria, pamiętamy, na samym końcu, podstawa zawsze. I na koniec bateria. Palimy sprzęt.
Plusem jest to, że to na pewno odpaliło. Zawsze tak mówię. Zawsze to dla mnie jest jeden z lepszych znaków, że coś, cokolwiek się udało. Aczkolwiek nie bądźmy tutaj zbytnimi optymistami, bo przy tej naprawie może być różnie. Obraz jest. Przesuwamy. Mamy bardzo niską baterię. Podłączymy go do ładowania. Stąd delikatny lag. Ok, jest zdecydowanie lepiej. No i co? Jest, udało się. Dotyk działa z powrotem. Niestety mam... w programie jest, że nie ma kodu. Myślę, że nie wiem, czy zhakuję go tym. Nie, raczej haker ze mnie żaden. W każdym razie, jak widzicie, wyświetlacz reaguje, dotyk zaczął działać, czyli nasza naprawa na szczęście zakończyła się sukcesem. No i słuchajcie, znowu na szczęście udało się coś mądrego zrobić na tym filmie. Udało nam się naprawić iPhone'a XS z niedziałającym dotykiem, co było spowodowane uszkodzonymi połączeniami między warstwami płyty. Odbudowaliśmy połączenia, w sensie zrobiliśmy nowe kulki, zakulkowaliśmy płytę, zlutowaliśmy wszystko i dotyk działa. Także mamy sprawny telefon z dostępem do danych. Jeśli chcecie oglądać te inne naprawy, jak zwykle, bardzo Was proszę, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Wszystkie komentarze mile widziane. Jeśli chcecie coś innego zobaczyć, co naprawiam, jak najbardziej piszcie. Chętnie to zobaczę i ogłaszam malutki konkursik. To jest ogólnie pierwszy film, który nagrywam w czasie pracy, czyli w ciągu normalnie dnia, nie czekam na wieczór, a wszyscy wyjdą, mam trochę spokoju. Tutaj jakbyście zauważyli, na pewno zauważyliście, że ci, co ogólnie oglądali bardzo dokładnie film, zauważyli osoby przechodzące za mną i tutaj mały konkurs dla tych uważnych osób. Jeśli wyliczycie mi, wypiszecie mi w komentarzach wraz z no, minuta, sekunda filmu i osoba, która przechodziła, ile osób ogólnie mignęło mi za plecami. Dla tych osób, które poprawnie odgadną, fajna nagroda się szykuje. O tej nagrodzie powiem przy kolejnym filmie, gdzie wylosuję wśród komentarzy i osób, które poprawnie wytypowały te osoby, które gdzieś za mną mignęły. Wylosuję po prostu tą fajną nagrodę. Także jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej!